Aleluja! Idziemy do nieba, bracia i siostry. Tak czy nie? Chwała Bogu. Otwórzmy Słowo Boże w Księdze Psalmów. Przeczytajmy Psalm 27. Ze Starego Testamentu. Dziękujemy za to Bogu. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogoż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożerać ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego, bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będą składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie, nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie odrzucaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydawaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niechaj serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Amen. Miej nadzieję w Panu. Oczekujmy Pana. Oczekujemy Pana, bracia i siostry. Jest to wiadomość od Boga. Jest to wiadomość Jezusa Chrystusa, aby człowiek miał nadzieję i oczekiwał Pana. Dziękujemy za to Bogu. Tutaj Dawid, pomimo swoich problemów, pomimo swoich trudności, które ma w swoim życiu, z wojnami, z wrogami, co czyni? Wychwala i oczekuje Pana, bo On jest jedyny, który może dać wyjście i odpowiedź na wszystkie jego prośby. I może go zachować i osłonić go, może go ochronić swoją miłością i dobrocią. Widzimy Dawida, że uczynił wiele złych grzechów. Jednak to, co widzi i pragnie jego serce, czym jest? Aby przybliżył się do Pana, aby wezwał przeprosiny od Pana. I Pan takiemu człowiekowi, który się uniża, co czyni? Pan ma otwarte swoje objęcia i swoje uszy, i swoje oczy w modlitwie. Pan jest moją światłością. On jest naszą światłością. Pan, Bóg nasz, który nas prowadzi i mówi, że na wody spokojne będzie prowadził nas, na żniwy zielone pasie nas. I nie tylko jest światłem naszym, ale i naszym zbawieniem. W Nim chcemy mieć nadzieję. Jego oczekujemy, naszemu Panu w tamtym dniu, który przyjdzie, aby nas wziąć i abyśmy żyli wiecznie koło Niego. I kogo mamy się bać? Mamy się kogoś bać, jak mamy naprzeciwko nas Jezusa Chrystusa razem z nami, jak Chrystus idzie razem z nami. Znamy, że przejdziemy przez wiele problemów, przez wiele trudności i potrzeb w tym życiu, ale dziękujemy Panu, bo człowiek, który opiera się na skalę człowieka, jest przeklęty. Ale człowiek, który opiera się na Jezusie Chrystusie, ten człowiek będzie błogosławiony. Dziękujemy za to Bogu. Dzisiaj widzicie,
że pomimo, że temperatura spadła, jest zła pogoda, mróz, ale przyszliśmy dzisiaj z jednym duchem, jedną duszą. Dlaczego? Bo kochamy Jezusa Chrystusa, bo wierzymy, że tutaj mieszka Jezus Chrystus. Przyszliśmy z jednym duchem, aby pomodlić się do świętego Boga, bo w naszym sercu mamy prośby, mamy problemy i mamy potrzeby. I wiemy, że jedyny, który może dać wyjście z tych wszystkich problemów, tak samo jak i Dawid, tak samo i my jesteśmy. Takie same serce mamy. Może przeminęło 3000 lat mniej więcej, ale serce nie zmieniło się ludzkie. Tak jak było serce Dawida w tamtym okresie, takie same jest serce i nasze. Ale Bóg też się nie zmienił. Sam Bóg, który był wtedy, jest też dzisiaj. I znamy i wiemy bardzo dobrze, że jak Dawid podnosił swoje ręce do nieba i modlił się, Pan go wysłuchiwał i od razu brał swoją odpowiedź. Nie tylko odpowiedź, ale widzimy, że wszystkie błogosławieństwo były na Dawidzie. I wspomina to w Starym Testamencie, ale i w Nowym Testamencie wiele razy imię Dawida. Dziękuję za to Panu. Pan jest ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Kto ma stać przeszkodą dla mnie, jak Pan jest Twoją mocą w Twoim życiu? Jak jest skałą w Twoim życiu? Jak idzie On w mojej pracy, w moim domu, w mojej rodzinie? Jak idzie pierwszy w kościele? Co może przyczynić się przeszkodą naprzeciwko mnie i Pana? Bracia kochani, nikt nie może. Widzimy apostoła Pawła z iloma problemami, z jakimi trudnościami i potrzebami, musimy powiedzieć, bicie, chłostanie, w niebezpieczeństwach wielu, w kłamliwych braciach, jednak ten, który go prowadził, nie było jego serce, ale było to ten, który był w jego sercu i ten, który prowadzi tego wieczoru nas, nie jest nasze serce, nie poprowadziło nas serce, abyśmy przyszli dzisiaj do kościoła, abyśmy się pomodlili, ale to jest Pan, który mieszka w naszym sercu. Dlaczego? Bo przyjęliśmy go do naszego serca, bo jak przyszedł w tamtym dniu i nas nawiedził, jak w tamtym dniu przyszedł i wziął od nas grzech i przyjął nas i uczynił nas swoimi dziećmi, bo Duch Święty, który mieszka w nas z duchem naszym, współświadczą, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I dzisiaj nie przyszliśmy spotkać człowieka, ale przyszliśmy spotkać naszego Ojca. Dziękujemy za to Panu. I to powinniśmy zrozumieć i powinniśmy włożyć do naszego serca, abyśmy zrozumieli, że żyjemy duchowne życie, jesteśmy prowadzeni poprzez Ducha Świętego. I coś lepszego byśmy mogli uczynić dzisiejszego wieczoru. Coś bardziej potrzebnego mogliśmy pójść na zakupy, mogliśmy pójść siedzieć w domu naszym przy kaloryferach, przy kominku, ale nie, wybraliśmy lepszy kawałek. Tak samo jak Maryja wybrała lepszy kawałek. I jaki jest lepszy kawałek? To jest nic innego jak Słowo Boże. Abyśmy usiedli w objęciach naszego Pana. Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożerać ciało moje, są oni moimi wrogami, nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Gdzie? Jak upadną? Bo się potkną o skałę wieczną. Przyjdą deszcze, przyjdą katastrofy, ale człowiek, który zbudował swój dom na skalę, ten, który ma fundamentę Jezusa Chrystusa, cokolwiek przyjdzie do jego życia, nie może upaść, nie może się przestraszyć. Dziękujemy za to Panu. Bo rozpadnie się na skalę wiecznej.
Niechaj was nie zapraszają światła Babilony, drzewa choinkowe. Rozmawialiśmy z jedną siostrą i mówiliśmy, jak przyjechaliśmy z Porto Rafti tutaj, to jest 45 kilometrów. I mówimy o 5 albo 6 razy w tygodniu. I widzieliśmy światła. Zobacz, ile ten dom ma światełek, choinek. Cały dom oświecony. Gdzie widzisz, mówię do niej, dużo, dużo światełek, tam jest wiele nieszczęść. I to wiemy, i to znamy bardzo dobrze. Jak rozmawiamy z naszymi bliźnimi, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi sąsiadami, widzisz, że mają zadowolone twarze, uśmiechnięte twarze, ale tam niestety jest nieszczęście. Dziękujemy za to Panu. Bóg uczynił łaskę, łaskę uczynił w naszym życiu. Nie zapomnij o tym. Nie powiedz, że zmęczyłem się, żeby przyjść do kościoła, zmieniłem dwa autobusy, trzy autobusy, zapomniał brat, aby mnie wziął, zapomniał o mnie. Nie mów tak w swoim sercu, bracie i siostro, ale powiedz chwała Bogu. Bóg niech pobłogosławi braci, niech pobłogosławi Kościół. Jak mnie zapomniał brat i siostra, nie szkodzi, bo jego serce jest takie same, jak i moje. Nie myśl źle o swoim bracie, nie myśl źle o swojej siostrze. Może cię zapomniał, ale ten, który ci nie zapomnie i nie zapomnie nigdy, on jest Jezusem Chrystusem. Jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. I tego pragniemy, abyśmy byli przez wszystkie dni życia naszego w Kościele Chrystusowym, bo tutaj wiemy, że mieszka Pan, że tutaj spotkamy Jezusa Chrystusa, który w tej godzinie przechadza się między nami. Jak Pan by nam otworzył duchowne oczy, zobaczymy. Zobaczymy bardzo dobrze Go. I przedwczoraj mówiłem w modlitwie, jak powstałem, późnego wieczoru o jakieś prośby się modliłem, o drugiej w nocy, mówię, Panie, teraz może na marnie powstałem teraz, że pomodlę się teraz, może zapomniałeś o mnie, może nie wysłuchujesz mnie, może jest noc i ty też może śpisz. I tak myślałem. Niemądre myśli, mogłem powiedzieć, bo bardzo dobrze wiem, że 15 lat, jak jestem w Panu, że Pan nie zapomina, ale nawet też nie zasypia tak jak człowiek. My możemy zasnąć, możemy zapomnieć, ale Pan nie zapomni o nas, ale nawet nie zaśnie. I dziękuję za to Panu. Ale przyszedł w mojej niepewności i upewnił mnie, że w tej godzinie nie tylko mnie wysłuchuje, ale patrzy się na mnie. I dziękuję za to Panu. Dziękuję Ci, Chrystusie, bo poczułem Twoją obecność, obecność Chrystusa, jak wypełnia cały pokój. Szukałem wokół i gdzie patrzyłem, i widziałem światło. Cały pokój był w ciemności, ale jednak świecił. Pan na nas się patrzy, pielęgnuje się nami. Dziękujemy za to Panu. Wierzysz w to, siostro i bracie? Amen. Wierzymy, że patrzy się na nas, że pielęgnuje się nami. Jesteśmy Jego dziećmi i nie powinniśmy o tym zapomnieć. Dziękujemy za to Panu. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim. I przyjdą problemy, przyjdzie dzień niedoli, potrzeby, przyjdą, kochani bracia. Dlatego, bo jeden mnie zgorzknił, moja żona, mój ojciec, mój mąż, moje dzieci, przyjdą problemy. Ale w dniu niedoli zapomni nas Pan. Nie, ale wiemy bardzo dobrze, że w tamtym dniu co uczyni? Schowa nas, skryje nas, da nam moc, kochani bracia, abyśmy mogli się ustać przed wrogiem duszy. Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę.
postawi mnie, schowa mnie, jak przyjdą ulewy, jak przyjdą próby, zgorszenia, jak przyjdą nienawiście. Dziękuję Panu. Pan mnie schowa. Strzały będą zgaszone, strzały diabła. Da nam tarczę wiary, ale da nam też nogi ustawi na skale wiecznej. I powiedział uczniom, że jak w tamtych dniach wyślą was do sądów przed królami i książętami i faryzeuszami, nie myślcie, co będziecie mówili, jak macie powiedzieć, bo w tamtej chwili ten, który powie, nie jesteś ty, nie są twoje usta, ale ten, który przemówi, będzie Duchem Świętym. Twoją tarczą będzie Jezus Chrystus i dziękujemy za to Panu, bo przychodzi prorocze słowo i upewnia nas. Jak mamy nadzieję w prorocze słowo, jak wierzymy w Słowo Boże, wszystko się stanie w naszym życiu, bo wszystko staje się poprzez wiarę. Ludzie nie wierzą na zewnątrz w świecie, nie oczekują, żeby się coś stało w ich życiu, ale my, którzy wierzymy, i niechaj Bóg nam da wzrost w naszej wierze, abyśmy włożyli głęboko do naszego serca, że cokolwiek weźmiemy od Pana, da nam. Do tego momentu nie wzywaliście nic, mówi do uczniów Jezus Chrystus, ale co wezwiecie, dam wam. Dziękujemy za to Panu. I jak rzeczywiście mamy tą wiarę, Pan, wierzę, że odpowie na nasze prośby. I teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. I nie tylko w namiocie jego, i schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę, ale i głowę moją wzniesie. Czyli jak nas uczyni? Będziesz światłem w swojej rodzinie, w swoim sąsiedztwie, w swojej dzielnicy, ale też tak samo w kościele. Ile razy mówiliśmy, widząc jednego brata, mówisz, zobacz jak ten brat, świeci się jego oblicze. Zobacz jak ta siostra jest zadowolona, jaka szczęśliwa w swoim życiu. Jest Jezus Chrystus, jest Duch Święty. I wiele razy widzimy między nami jak widzimy. I tak samo widzi świat na zewnątrz. Mamy bardzo dużo świadectw. Od przyjaciół, od kolegów, od współpracowników świecisz. Dlaczego ty jesteś inny od innych ludzi? Bo to jest świadectwo Jezusa Chrystusa i dziękujemy za to Panu. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną. Wysłucha nasz Pan. Tak, wysłucha nas. Wołamy z całych naszych sił i wiele razy jak ja mam jakąś prośbę osobistą, rodzinną i szczególną jakiegoś kościoła, mówię, wołam do niego, proszę cię, Panie, odpowiedz na tą prośbę. I Pan odpowie. Dlaczego? Bo jest to obietnica Jego. Dziękujemy za to Panu. Ja będę z Tobą aż do końca dni Twojego życia. Wezwijcie moje oblicze, powiedziało moje serce. Twojego oblicza Twego szukam, Panie. Ile razy mówi to Dawid? Twojego oblicza chcę znaleźć w moim życiu. Ty chcę, aby szedł pierwszy w moim życiu. I zobaczcie, ciąg dalszy. Dawid, czytając psalmy, czytając wszystkie księgi królewskie, widzimy, że Dawid przez cały czas wzywa obliczem Pana. Nic nie uczynił w swoim życiu, jak tylko wzywał Pana. Panie, mam wejść, mam bić się z tym wrogiem, mam uczynić wojnę. I Pan przychodził i odpowiadał. I my wiele razy zapominamy o tym. Panie, mam iść do tej pracy, mam uczynić to, Panie. I Pan odpowiada, ale wiele razy zapominamy o tym. Zapominamy i idziemy sami, myślimy, że my jesteśmy mocni, że my jesteśmy warci,
że my jesteśmy tymi, którzy nam się uda i widzimy wiele razy, że nasze dzieła idą na marne, nie idą dobrze. I dlatego powracamy i mówimy, Panie, pomóż nam znowuż. I Pan przychodzi zawsze z pomocą, bo Jezus Chrystus jest pomocą gotową. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Wiem bardzo dobrze, że jestem człowiekiem, że wiele razy upadnę w pułapki, że wiele razy moje serce się zepsuje, że wiele razy z ust moich wyjdzie rzeczy, które nie powinienem mówić, ale nie odrzucaj mnie, proszę Cię, Panie. Nie patrz się na mnie, Boże, mógłbym powiedzieć, nie patrz się na mnie i wiele razy mówimy, nie patrz się na mnie, bo ja jestem człowiekiem, tak jak wszyscy inni ludzie, ale proszę Cię, zobacz na Jezusa Chrystusa, na krzyż, na Golgocie, na Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany za mnie, za moje grzechy, za moje ciężary, za moje choroby. I Pan rzeczywiście patrzy się na Jezusa Chrystusa. Zawsze, kochani bracia i siostry, nasz wzrok niechaj będzie zwrócony na krzyż, na Golgotę, bo wierzę, że krew Jezusa Chrystusa, co? Zbawia nas, nie tylko zbawia nas, ale i ulecza nas i zasłania wiele grzechów. Nie odrzucaj mnie, ale Ty jesteś moją pomocą. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie. Jakie ładne... Nie odrzucaj mnie. Wiem bardzo dobrze, że jestem niemocnym człowiekiem, że wiele chcę uczynić, ale wiele nie mogę uczynić. To, co mogę uczynić, jest bardzo mało, bo moje serce mnie oszukuje, prowadzi mnie na błędne schodki, na błędne drogi. Ja chcę iść za Tobą, Panie. Wiele razy zapominam o Tobie, nie patrzę się na Ciebie. Nie odrzucaj mnie, Panie, ale znam bardzo dobrze, że tak jak pisze niżej, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Wiele razy, nawet i rodzice nasi, wiele razy, kochani bracia, ja miałem wiele razy problemy z moimi rodzicami, że uwierzyłem w Chrystusa, że wziąłem Ewangelię do rąk, wiele razy zamknęli mi drzwi, ale przychodząc do kościoła, modląc się do Pana, Pan zawsze otwierał swoje objęcia i rzeczywiście w tamtych dniach, jak rzeczywiście miałem prześladowanie od moich rodziców, były naprawdę dni błogosławione dla mnie, bo Pan osłaniał, dawał mi wszystkie moje potrzeby co do związku z moimi rodzicami. Pan zasłania wszystkie potrzeby nasze. Nie myśl w tej godzinie, że Twoje dziecko Cię nie chce, albo Twoja żona, albo Twój mąż porzucili Cię, albo może ktoś Ci powiedział brzydko o Jezusie Chrystusie, bo wierzysz w Ewangelię. Nie myśl o tym, bracie i siostro. Pan otworzył swoje objęcia i mówi Ci, chodź, dziecko moje, chodź. Może tamten albo drugi zapomniał o Tobie, ale ja Cię nie zapomniałem, bo nie jestem człowiekiem, żebym zapomniał, ani nie powiem brzydko do dziecka swojego, ale otwiera objęcia. Naucz mnie, Panie, drogi swoje i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Dziękujemy za to Panu, za tego człowieka Dawida, który znajduje się naprzeciwko wielu wrogów. Widzimy, że znajduje się naprzeciwko Saula z jego dziećmi. I jednak krzyczy i woła do Pana, wzywa obecność Pana. I dziękujemy za to, bo Jezus Chrystus, co czyni? Uwalnia go. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Dziękujemy Bogu. Widzimy w Dziejach Apostolskich, jak Kościół Chrystusowy został rozrzucony po prześladowaniu Stefana. Wszyscy się rozproszyli poprzez strach Żydów i Saul
pełny strachu i zabójstwa, prześladował braci, chciał ich złapać, chciał ich zamknąć w więzieniu, przeganiał braci. Ale co widzimy? Widzimy, że działa Jezus Chrystus i Paweł Sawlos staje się naczyniem wybranym. Kochani bracia, ten człowiek, który cię prześladuje, człowiek, który cię hańbi, jak pomodlisz się z wiarą, wierzę, że Jezus Chrystus uczyni go naczyniem wybranym. I mamy przykłady w kościele naszym. Ile mężczyzn, ile kobiet, ile dzieci, jak byli prześladowcami, braćmi. Zobaczyliśmy ich znienacka w kościele i stawały się naczyniami wybranymi, stawały się głosicielami, prorokami, mają ładne świadectwa i dziękujemy za to Panu. Biada, jakbym nie widział błogosławieństwa Pany, dobroć Pana. I dlatego przyszliśmy do kościoła dzisiaj, aby zobaczyć dobroć Pana. Biada, jakbyśmy nie wierzyli w to, jakbyśmy nie mieli nadziei w Nim. Bo, kochani bracia, jesteśmy kamieniami żyjącymi. Ziemia czym jest? Ziemia jest kościołem Chrystusa. I w kościele Chrystusa, którzy żyją, żyjące kamienie. Na zewnątrz świecie są martwi. Martwe stworzenia poprzez swoje grzechy, poprzez przewinienia. Martwi ludzie, ale w kościele kto jest? Żyjące kamienie, które będą składnikami budowniczymi dla świątyni świętej. I one są ustawione na fundamencie apostołach i na skale Jezusie Chrystusie. I dziękujemy za to Bogu, za naukę apostołów, za naukę Jezusa Chrystusa. Jeden po kolei, nie wiem, kto jest na samej górze. Na samej górze jest nasz Pan, Bóg, ale jeden na drugim jest. I tak jak was widzę teraz, rzeczywiście patrzę się na was jak na żyjące kamienie. I między tymi kamieniami żyjącymi jestem tak samo jak i ja. Jak ktoś nie czuje się dobrze, to powinniśmy się do niego przybliżyć, powinniśmy mu powiedzieć kilka słów, powinniśmy go wzmocnić, bo Duch Święty. Dlaczego? Bo jak ten kamień się poruszy, jestem w niebezpieczeństwie też i ja. Jest w niebezpieczeństwie tak samo drugi brat. Dziękujemy za braci, którzy rzeczywiście, bo jesteśmy Kościołem Świętym, mam nadzieję, że nie ma między nami problemów, bo miłość Chrystusa zasłania nas wszystkich. I w miłości Chrystusowej, w objęciach Chrystusowym wierzymy, że jeden buduje drugiego. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Miej nadzieję w Panu, bracie i siostro. Oczekuj na Niego. To jest wiadomość dzisiejszego wieczoru. Nie mów, że jest jakaś przeszkoda tego wieczoru. Nie mów w swoim sercu, że zmęczyło mi się iść za Tobą. Zmęczyło się moje serce. Znowuż to samo przez cały czas słucham Słowo Twoje, słucham przez cały czas te same wiadomości, znudziło mi się i usłyszałem to ostatnio. Znudziło mi się przychodzić do kościoła. I widzimy brata i siostrę, jak się oddala, jak się psuje ich serca. Nie mówmy tego, bracia i siostry, bo smuci się Pan. Tak jak dziecko Twoje, moje dziecko w pewnym momencie powie, znudziło mi się, abym był przez cały czas w tym samym domu. Ale w naszym sercu co powiemy? Panie, oczekujemy na Ciebie, mamy nadzieję w Tobie, wierzymy, że w tamtym dniu jak przyjdziesz, ja jako kamień żyjący w Kościele, dasz mi moc i Duch Święty w tamtym dniu, jak usłyszę trąbę, która mnie będzie zapraszała, ja i wszystkie moje braci odlecę do nieba,
na spotkanie Twoje i będę żył wiecznie z Tobą. Bóg błogosławi, bracia.